Cześć, witam was z drugim odcinkiem kariery kaprala w SFOS-ie 2020. Gramy kolejne trzy spotkania, czyli z Podbeskidziem, Wisłą Kraków i Zagłębiem Lubin. Sprawdźmy tylko na liście transferowej, czy ktoś tutaj nowy przyszedł. Myślę, że chyba nie. Jeszcze zobaczymy graczy z zagranicy. No myślę, że nic ciekawego. W takim razie od razu zaczniemy spotkanie. Ojej, Jimenez ma na trzy mecze jest wyłączony. Tutaj za bardzo nie mamy kogo nawet wprowadzić. Wejdzie Ryczkowski, a Nowak czerwona kartka, wejdzie za niego Bajnowicz. Gramy tutaj z Podbeskidziem. Myślę, że akurat to jest taki rywal do przejścia. Ojej, musimy jeszcze kogoś tu wymienić. W porządku. No to czwarte spotkanie w tej karierze. Trochę mnie nie było, więc dobrze by było sobie odświeżyć grę. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Wspomnę tylko, że to są oczywiście najnowsze składy, bo jest to Sensible Soccer 20-21 nawet, to znaczy fanowska taka wersja z nowymi składami. No już widzę, że ten Ryczkowski jest bardzo słaby, wolny, ale spróbujemy tu, ojej, jeszcze mi sfaulowali. Będzie trudno chyba, bo widzę, że jeśli chodzi o nasz zespół, to właśnie tych dwóch graczy, którzy... Chociaż teraz jest akcja, ale nic z tego nie wyszło, może karny? No, nieciekawe. Tych dwóch graczy, którzy przyszli, to znaczy tych zmienników, to widać, że są bardzo wolni. Powolni gracze i no, nieszczególnie mają dużo atutów. A jeśli chodzi jeszcze raz o moją serię, no to myślę, że tutaj ją skrócimy nieco. Co prawda jest to dosyć... tutaj można grać i grać w Sensibla, więc tak sobie pomyślałem, że seria zakończy się na Mistrzostwie Polski. Więc jeśli teraz gram Górnikiem i zdobędę mistrza, no to to będzie podsumowanie tej serii ze Sfosem. No i gol, Sobczyk tutaj w międzyczasie. Sfaulowali mojego piłkarza i Sobczykiem strzeliłem karniaka. Jak na razie dosyć mam słabe fundusze, więc myślę, że nikogo nie będziemy kupować. Myślę, że kilku zawodników możemy wytransferować ewentualnie. Ale tylko z zastrzeżeniem, że jakiś będziemy mieli w miarę dobrych zmienników. Natomiast jeśli będę tylko i wyłącznie kupował tam jeden, dwóch graczy, bo to w zasadzie jest tylko 300 tysięcy budżet, no to praktycznie no, prawie karny. To praktycznie będę grał znowu rezerwowymi albo trialami, a to się w ogóle nie kalkuluje. Szkoda, że nie zrobili karniaka, ja tu trochę tak poluję na drugi karny. Oj, to już tak słabo zagrał ten bramkarz. No, jeszcze nie była pewna obrona. Tu w tym update'cie, bo w międzyczasie wyszły jakieś update'y, miały być też zmienne, kolejne zmienne murawy. Ciekawe, bo jeszcze nie zaglądałem. Zobaczymy, jak to wygląda. Ole, no i gol. No ładna akcja, jeszcze zobaczymy z powtórką. Tu jest mój błąd, chociaż dosyć ciekawie zagrał gracz z Podbeskidzia, no i główka i 1-1. No ale chyba należała się ta bramka Podbeskidziu, bo nie grałem zbyt pewnie, nie grałem zbyt dobrze. O, już kontuzja. Powiedzcie mi, czy gracie w tą nową wersję Sensibla? Czy w ogóle jeszcze gracie sobie w Sfosa, czy to na Amidze, czy jaką wolicie wersję, czy PC-tową, czy Amigową, czy może jeszcze jakąś inną. Albo inaczej, jaka piłka
nożna komputerowa, czy właściwie konsolowa wam się najbardziej podoba i w jaką gracie? Ja wam muszę powiedzieć, że w zasadzie co prawda mam FIFA na 2000 ostatnią, bo 2021 nie kupiłem, ale tak na dobrą sprawę to rzadko w nią gram. Mam tam co prawda jakąś karierę, ale naprawdę no nie jest to taka frajda jak kiedyś, jak się grało w gry właśnie jak z FOSA czy jakąkolwiek inną, choćby na Amidze. Po prostu przychodzę i od czasu do czasu zagram dwa mecze. Na przykład przychodzę z pracy, zagram dwa mecze i mi się to nudzi. No i może teraz nie. No jest 80 minuta, warto by było strzelić sobie w bramkę, bo... Ojej, o, lecz fatalnie, zagrałem i jeszcze może być kartka, Bajnowicz, żółta. Nie szczególnie mi ten mecz wychodzi, może z daleka spróbujemy. O nie, chyba tu już nic się nie uda, no jeszcze kontra od nich. No decision, no i chyba będzie koniec, jeszcze tutaj akcja pod Beskidzia. I wygrali, proszę bardzo, wygrali, no niestety, cóż mogę powiedzieć, mecz nie za bardzo tutaj przeze mnie rozgrywany chyba, i to najgorszy mecz w ogóle jaki rozegrałem. Pod Beskidzia właściwie wygrało takim dwoma szybkimi kontratakami, nic szczególnego tu nie pokazywali, chociaż no zobaczymy jak tam będziemy wyglądać po tej kolejce. No już jedna porażka, 3 punkty straty i Wisła Kraków. Tutaj coś tam doszło, może akurat zobaczymy, czy się by ktoś tutaj do nas zgłosił. No, jest już ktoś tam, już chyba powinien wejść. Nie, dalej jest kontuzjowany i czerwona kartka. Okej, spróbujemy może jednak kogoś tu kupić za 300 tysięcy. Mamy może ten Flynn Downs. Downs, chyba tak to się czyta. Mamy dosyć słabych tu graczy. A on ma tak, podania, wślizgi i ball control, czyli moglibyśmy go w zasadzie spróbować. I Ilie Sanchez, podania, jeszcze główki, no okej. Okay. Czy ewentualnie Scott Caldwell, ale to są wszystko drodzy piłkarze mimo wszystko. O, Aleksander Gorgon jeszcze. I to szybki gracz. Moglibyśmy go ewentualnie wymienić za kogoś. Dajmy na to 200 plus wymiana. O, Bartosz Nowak już może grać, więc może to nie. Jimenez to nie. W zasadzie moglibyśmy go wymienić za tego Gambijczyka. A nie, bo Manech jest dosyć dobry. Może za tego Jugosłowiańczyka. Znaczy Jugola. Dobra. To damy tak. Może nie. Spróbujemy tak, chociaż raczej to nic się nie uda z tego. Nie, to jest za drogi gracz. Okej, okay, gramy dalej. Nie będziemy tutaj. Mamy całkiem niezły skład jak na ekstraklasę. Tu mi mignął gracz, który mógłby grać, a nie wiem. Aha, bo Nowak ma czerwoną kartkę. Okej. Okay. No to w porządku, gramy w takim razie z Wisłą na wyjeździe, nawet nie sprawdziłem jak oni tutaj grają, czy mają dosyć dobre, czy słabe, można powiedzieć słabą pozycję, no sprawdźmy. Wisła w tamtym czasie, jak akurat Sensible wychodził, czy to 9-3, czy 9-4, czy 9-5, 9-6, to tak raczej było słabo, nie wiem czy na dnie. Nie, w którymś z tych edycji jeszcze chyba nie grali w ogóle w ekstraklasie, czy w pierwszej lidze wtedy. Dosyć często faulują.
w ogóle w tej edycji, można powiedzieć. Tak na dobrą sprawę, to ta fanowska edycja jest na 9.5.9.6 chyba robiona, więc to jest w zasadzie to samo, tylko są składy zmienione. No i udało mi się strzelić bramkę Sobczykiem. Widać, że ten Sobczyk... Oj, fajnie teraz... Oj! Myślałem, że będzie samobój. Trochę zepsułem. No, nie, jeśli chodzi o tego Manecha, to jest wyróżniającą się postacią, jakoś bardzo zbiera te piłki. Tu ten atak u mnie nie istnieje praktycznie. Próbujemy wybić. No i bramka Buksa. Bezpośrednio strzelił i wbił gola. No musimy tutaj się trochę zabrać, bo jeśli mamy zdobyć mistrza, to z takimi zespołami jak pod Beskidziem nie powinniśmy przegrywać. A przegraliśmy w poprzednim meczu. Z całym szacunkiem oczywiście do pod Beskidzia, natomiast no w tej... W tym sensie był, zresztą jak i w Ekstraklasie, no jest jednym ze słabszych zespołów. Więc z kimś trzeba wygrywać. I Manechem. Manech, proszę bardzo. No nie, nie udało się. Nie udało się. Po pierwszej połowie, myślę. Spokojnie jeszcze do ogrania druga. Górnik dzisiaj, jak przeglądałem mecze, to w rzeczywistości wygrywał 2-0 Zagłębiem. Nie wiem, czy już zakończyli mecz, ale no, walczą o te... O, ale fatalnie zagrałem. Walczą o te puchary w tym sezonie, całkiem nieźle się prezentując. Jestem ciekawy w zasadzie jednej rzeczy, bo jeśli się pomylę, to mi możecie poprawić. Natomiast wiem, że wyszła edycja Sensibla, ta oryginalna 9798. Ona była dosyć, można powiedzieć, trochę inna niż te wszystkie wcześniejsze, to znaczy animacja postaci też była inna, jak się cieszyli, to chyba tylko jakby podnosząc rękę jedną do góry. No oczywiście uaktualnione składy i grałem w nią bardzo krótko, bo akurat miałem jakiś błąd na dyskietkach i ta edycja po prostu jakoś jeden sezon tylko mi pokazywała i później się zacinało to, więc nie wiem, jakbyście mogli mi ewentualnie powiedzieć, jakie zmiany były w 9798, bo wydawała mi się naprawdę fajną edycją, a na 9697 w zasadzie skończyłem, tak, 9697 w zasadzie skończyłem tę edycję, dlatego że na 9798 chyba na 1200 tylko wchodziła, a Amiga 1200 miałem później. No i akurat z tą wadliwą grą, czyli na dyskietkach, gdzie tylko jeden sezon się wgrywał. I nie pamiętam zbyt dobrze tego. No a najczęściej grałem w edycji 9596 mimo wszystko. I 9697 również. No i 2-2 strzeliłem tutaj. Udało się strzelić Wieliczkowskim. Chociaż w tych dwóch meczach na razie tylko, a jeszcze się mignąłem z piłką. Tylko jeden punkt w dwóch meczach, teraz będzie koniec. No to dosyć słabo. Jak w tamtym odcinku bardzo ładnie zgraliśmy. W zasadzie chyba 2-3 mecze. Czy nawet wszystkie wygraliśmy, już teraz nie pamiętam. Tak, teraz no słabo, bardzo słabo idzie. No i na piąte spadliśmy, ale tu jest mała różnica. Ile tu kasiorki, no i Zagłębie Lubin. Zobaczymy, którzy oni są. No 11 pozycja. Myślę, że spokojnie możemy ich ograć. Tak, Bajnowic. Wow, Bajnowic nie jest taki zły. Jimenez jeszcze jeden mecz. A Wolsztyński już może grać, czyli za Prochasz... Oj nie, za Prochasz, za tego. A Prochaszka wejdzie za Nowaka. Czyli w zasadzie zrobimy tak sobie. No i gramy.
I drugi mecz wyjazdowy z rzędu. No i Zagłębie ma tu fajny skład w zasadzie. No, widać, że jest jakaś inna murawa. Ciekawie wygląda. Wracając do Sensiblatą. Ostatnią taką właśnie edycją to 9798 bardzo krótko grałem. Ale jednak są zupełnie inne odczucia, jeśli się gra na joysticku, to znaczy no, dla mnie nie do podrobienia, nie można, że tak powiem, tego porównywać. Tak samo jak jest ta nowa wersja na Xboxa, no to tam się gra moim zdaniem fatalnie, to znaczy na kontrolerze się gra po prostu źle. Źle się, ojoj, będzie gornie. Po pierwsze źle się gra, po drugie jest to tam w ogóle przez Codemasters jakoś popsuta ta gra. Poziom trudności jest niebywały. Są składy oczywiście oszukańcze, no bo teraz są prawa do tych wszystkich nazwisk i tak dalej. No to jest jeszcze ok, zrozumiałe, ale na przykład możesz grać zamiast Legią Warszawą to Warsaw Green, to już po prostu frajda o minus jeden. A druga sprawa, że poziom trudności w ogóle jest tam jakiś spaprany. Można grać w Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata i przegrać z Black Team, po prostu z Black Team, dosłownie z randomową drużyną. I jest naprawdę ciężko tam w ogóle wygrać Mistrzostwo Świata czy Mistrzostwo Europy, nie wiem, być może ja tak słabo gram na kontrolerze, no ale powiem szczerze, że naprawdę, grając powiedzmy Niemcami, jest ciężko wygrać z Grecją. Grając powiedzmy, albo takie dziwne drużyny są w ten sposób faworyzowane. Nie dziwne, bo powiem tak, no wtedy to te drużyny były silne powiedzmy. Ale no dla przykładu Bułgaria jest praktycznie bardzo, bardzo silna, czy Rosja, która jest potęgą można powiedzieć. I tak to jest, więc no, ta edycja jest wyjątkowo taka nieciekawa, powiem szczerze. I wprowadzili tam oczywiście możliwość wybrania retro, czyli classic version oraz modern version, plus muzyka, chyba jakieś tam dodatki tego typu, no i graficznie trochę inaczej. No powiem szczerze, graficznie to wyglądało nawet ok, ale te dwa aspekty, to znaczy jakiś dziwny poziom trudności, nienaturalny zupełnie, tak jakby wszystkie drużyny były jakby dziwnie skonfigurowane. A druga sprawa, że te nazwiska też tak trochę kłują w oczy, tym bardziej, że Sensible właśnie to z tego słyną, że te składy zawsze wszystkie były aktualne. No wiadomo, że czasy się zmieniły, teraz już za wszystko trzeba płacić, nie? O, lecz mi strzelił. Co to bramkarz zrobił tutaj? Nie wiedziałem, że to wpadnie, patrz. Zobaczcie. Bramkarz praktycznie, no nie wiem, jak bronił świetnie w tych pierwszych meczach, to w tych meczach słabo broni, jednym słowem. Spróbujemy tak strzelić gola, ale oczywiście się nie udało. No tutaj kontroluję ten mecz, to powinienem jeszcze wcisnąć tą drugą bramkę. Chociaż jeśli teraz nie wygram, to następne mecze to już będzie dosyć... To już trzeba będzie... chciałem takiego loba zrobić i się nie udało. Jeszcze się odbiłem od innego piłkarza. Manecha mi jeszcze skontuzjowali mi najlepszego. Dobra, prowadzimy sobie chyba 3-4-3, bo myślę, że możemy nie wygrać, jeśli tak będziemy grać. Okej. Dobra, zobaczymy tym Manechem, czy się uda. Słabo strzela ten Manech. Być może zbiera piłki, okej, ale przydałoby się, żeby mnie faulowali. No, ale nie fauluję. Chyba ostatnia akcja, zupełnie ostatnia, ojej. No i koniec. No jeszcze będzie jedno. Koniec. Czyli w tym odcinku to będzie jedna porażka i dwa remisy. Bardzo słaby wynik. No ale to nic, sezon jest jeszcze w pełni. Zobaczmy tylko, które mamy tutaj miejsce. Szóste. Do pierwszego brakuje nam 3 punkty, więc nie najgorzej. Transferów oczywiście nie ma.
W porządku, za chwilę zapiszę stan. Jesteśmy po 6 meczach, tym razem jedna porażka, 2 remisy. Myślę, że spokojnie jeszcze możemy tutaj tego mistrza zdobyć. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Jeśli się podobało, to jakoś to skomentujcie, wyraźcie opinię. No i zapraszam do oglądania tej serii. Dziękuję Wam i pozdrawiam, cześć.